Cześć, z tej strony Tom Gadz, witam Cię na moim kanale YouTube. Dzisiaj sobie porozmawiamy o takim pewnym czymś, takim pewnym patencie, który może Ci pomóc w po prostu zwiększeniu zainteresowania dziewczyny, która jest już jakimś tam Tobą wstępnie zainteresowana. Więc myślę, że materiał będzie bardzo wartościowy, więc koniecznie zostań do końca, bo też na końcu będę miał dla Ciebie pewną niespodziankę. I zanim przejdziemy dalej, jeśli chcesz być z materiałami na bieżąco, zasubskrybuj kanał. A jeśli chcesz czegoś więcej niż to, co daję na YouTubie i chcesz posłuchać mojej rozmowy telefonicznej z dziewczyną pewną oraz chcesz właśnie posłuchać, jak ja rozmawiam z dziewczynami oraz wysłuchać mojej analizy, to właśnie możesz pobrać taką moją rozmowę telefoniczną z dziewczyną całkowicie bezpłatnie. I pobierając tą rozmowę z telefoniczną z tą dziewczyną całkowicie bezpłatnie, możesz tym samym dostajesz dostęp do kursu całkowicie bezpłatnie. Zainteresuj ją sobą i dodatkowo, jeszcze żeby tego było mało, dostajesz dostęp do ponad 300-dniowego newslettera całkowicie bezpłatnie. To jest taka wiedza premium, której nie udostępniam nigdzie indziej, tylko dla osób, które są na mojej liście dla subskrybentów. Więc jeśli jesteś zainteresowany, to bardzo Cię zachęcam, bo naprawdę mega wartość. No i też zapraszam do grupy wsparcia na Facebooku, gdzie buduję społeczność mężczyzn, którzy się nawzajem wspierają, informuję o webinarach, promocjach i tak dalej. Dobra, a teraz sobie zaczynamy. Co to jest za trik, który możesz sobie zastosować, jeśli chcesz zwiększyć zainteresowanie dziewczyny, która jest już Tobą w jakimś tam stopniu mniejszym lub większym zainteresowana? Z reguły ja to stosuję dosyć często, ale stosuję to z reguły na kobietach, na dziewczynach, z którymi się już spotkałem ze 2-3 razy, z którymi był pocałunek, było być może jakaś tam nawet łóżkowa sytuacja, ponieważ to jest też właśnie lepiej wtedy po prostu działa, tak, niż inaczej. I co to jest za sytuacja? Sytuacja jest taka. Załóżmy, że się umawiasz z dziewczyną spontanicznie, tak? Piszecie sobie i możecie się umówić, na przykład dzisiaj albo jutro się spotkacie. Całkowicie spontanicznie, spontaniczne spotkanie. I Ty wiesz już z góry, że kiedy się z nią tutaj masz zamiar spotkać, ona jest nakręcona na to spotkanie, ponieważ wiesz, że chce się z Tobą spotkać, to Ty jej wtedy na przykład godzinę czy dwie godziny przed spotkaniem jej piszesz, wiesz co, słuchaj Agnieszka, jednak nie dam rady się z Tobą spotkać, bo coś mi wypadło. Sorry, nie dam rady. I tyle. I dlaczego to jest dobre? Widzisz, to jest dobre dlatego, ponieważ dziewczyna się nakręciła na spotkanie z Tobą, jest Tobą zainteresowana, chce z Tobą się po prostu spotkać. Ona już myśli o tym spotkaniu, ponieważ wcześniej się umówiliście na ten spotkanie, ona być może już myśli, jakie ubierze spódniczkę, jakie ubierze spodnie, jaki makijaż założy, być może nawet już się zaczęła delikatnie szykować i ona cały czas myśli, przeżywa to spotkanie, szczególnie jak jej się oczywiście spodobałeś i jak wszystko na początku jeszcze dobrze rozegrałeś, to już w ogóle jest naprawdę nakręcona na to spotkanie. I Ty specjalnie jej piszesz, ponieważ wcześniej to sobie zaplanowałeś, 2 godziny na przykład wcześniej, że no słuchaj Agnieszka, wiesz co, ja nie dam rady się spotkać, coś mi wypadło. I ona wtedy jest taka zawiedziona, sobie myśli, kurde no, dlaczego? I wiesz, jest smutna, tak? Tak się nakręciła na to spotkanie, a tutaj jakby dałeś jej taki cios od tyłu, że jednak się z nią nie spotkasz z jakiegoś tam powodu i o tym powodzie też jej nie mówisz. Nie mówisz jej też, dlaczego się z nią nie spotkasz, ponieważ, a przynajmniej nie bezpośrednio, ponieważ też chodzi o to, żeby ona się zastanawiała, ponieważ ona sobie myśli, kurde, co mu wypadło, co było ważniejsze ode mnie, o co tutaj chodzi? I ona się będzie zastanawiać, będzie myśleć. Na przykład będzie zaraz od razu zadzwonić do pierwszej przyjaciółki i jej o tym powie. Słuchaj, miałem się spotkać z tym Tomkiem, ale on powiedział, że się jednak ze mną nie spotka, bo coś mu wypadło. Wyobrażasz to sobie? I wiesz, one będą gadać, one będą o tym myśleć, będą to przeżywać, a im więcej będą o tym myśleć, im więcej będą o tym gadać, tym bardziej będzie się wkręcać się będzie w Ciebie. I dlatego to jest bardzo dobre, dlatego polecam stosować taką zasadę. A wielu mężczyzn popełnia właśnie ten błąd, że kiedy umówią się już z dziewczyną, to idą na to spotkanie, przyjdą z kwiatkami, przyjdą najlepiej ubrani, przyjdą 2 godziny wcześniej, żeby na pewno być w tym miejscu, w którym byli umówieni, spotkają się o tej porze, o której byli, tak, jeszcze się ze 3 razy do niej w ciągu godziny zadzwonią, żeby się upewnić, czy na pewno się widzimy w tym i w tym miejscu o tej godzinie. I wtedy pokazują właśnie w taką desperację, taką łatwość, taką właśnie prostolinijność, totalnego brak bycia wyzwaniem. A w ten sposób, kiedy Ty specjalnie tutaj zagrasz w ten sposób, że tutaj się z nią niby umówiłeś, spotkasz się, a potem odwołasz te spotkanie, no to ona jeszcze bardziej się nakręci na Twoją osobę. Więc bardzo Ci polecam też zastosować tą technikę, bo jest naprawdę potężna, naprawdę świetnie działa. Ja ją stosuję właśnie co jakiś czas. Z reguły ją stosuję do dziewczyn, które już są jakoś tam we mnie wkręcone, ponieważ na początku, kiedy Ty się umówisz z dziewczyną, nie wyzbudowałeś w niej jeszcze pozytywnych, dobrych emocji i odwalisz taki numer, no to też ona też nie jest na Tobą na tyle zainteresowana, żeby się potem, być może się potem nie będzie chciała z Tobą spotkać, ale kiedy już się w Ciebie lekko z jakimś tam perspektywie wkręciła, całowaliście się, być może właśnie był ten seks, czy nawet dłużej się spotykacie, no to taka technika naprawdę bardzo fajnie zadziała, ponieważ działa to jeszcze bardziej w
wzmacnia jej zainteresowanie tobą, ponieważ więcej o tobie myśli, bo widzisz, dajesz jej z jednej strony, te pozytywne emocje, spotykacie się, być może właśnie uprawiacie jakiś seks, dajesz jej fajne randki, tutaj dajesz jej kolejną pozytywną emocję, że się z tobą zobaczy, a nagle dajesz jej taką negatywną emocję, jak grom z jasnego nieba, właśnie, że się jednak nie spotkacie, bo coś ci wypadło. Też nie mówisz, co ci dokładnie wypadło, tylko powiesz, że coś ci wypadło po prostu, żeby też się ona zastanawiała, co ci wypadło. Więc no właśnie.